Bom dia! Dzisiaj jest moja kolejna próba z zaczęciem regularnego vlogowania dla Was, tak abyście mieli taki już dosyć regularny content z Madery, aczkolwiek ostatnio jest tak dużo pracy, że ciężko znaleźć mi czas, żeby gdzieś wyskoczyć, wziąć większy sprzęt, nagrać, zmontować i rzucić coś tutaj, aczkolwiek teraz będę starał się robić to regularnie. Dziś zabiorę Was na krótką wycieczkę, aczkolwiek na samym końcu będzie fajna rzecz, bo będzie taki to dosyć ukryty wodospad. Co prawda na Google można go znaleźć, tylko samym takim problemem końcowym jest to, że w momencie, gdy chcemy już powiedzmy znaleźć ten punkt, gdzie mamy iść, to on jest pomiędzy takimi dwoma domami mieszkalnymi i naprawdę nie jest to łatwe. Na samym początku, jak byliśmy na Maderze, to próbowaliśmy znaleźć ten punkt, jeździliśmy tutaj w kółko i nie wiedzieliśmy. Dopiero znajomy powiedział mniej więcej, gdzie się zatrzymać i jak już wiedziałem, gdzie to jest, to faktycznie jest nawet oznaczenie, które teraz możecie zobaczyć, w którym miejscu mamy wejść i gdzie możemy iść na ten wodospad. Przy takich mniej popularnych miejscach fajną rzeczą jest to, że możemy też zobaczyć, jak mieszkają tacy już prawdziwi Maderyjczycy, tak? Czyli tacy ludzie, którzy są już tutaj od wielu, wielu lat i w jakich warunkach tak naprawdę żyło się kiedyś na Maderze. Powiedziałbym, to taki mocno wiejski klimat. Dzisiaj ze mną jest też samozwańczy sołtys Madery, którego już widzieliście. Chciałem wyjść z tego i udawać, kurde, lokalca. No lokalec to jest, ale taki jestem lokalec. W sumie ciemny jest, mało ogarnięty też, więc w sumie nawet by pasowało, bym powiedział. No i tu macie jakieś pozostałości właśnie po takiej małej mieścińce. Przed chwilą też Adam się śmiał, że do jakich to czasów doszło, że jak on mi pokazywał miejsca na początku, to dzisiaj ja go zabrałem na ten wodospad. Niedowierzanie. Żeby zobaczył trochę w końcu lokalnych rzeczy, a nie siedzi tam tylko u siebie w tym studiu i studiu. Bez ciebie to bym się ten osrał i tak chodził. No mówiłem, że jest mało ogarnięty, więc jeden z takich małych dowodów na to. Ty patrz, jakie anony mają tam owoce. Jeszcze świeżutkie. Z zeszłego roku, ale jeszcze są dojrzałe. Tak? Widzicie, jaka ma radość, bo zobaczył owoc. Jeżeli mieliście już okazję być na Maderze, to na pewno wiecie, że z miejscami parkingowymi jest tutaj dosyć ciężko. Ale zobaczcie na przykład, jak lokalci sobie radzą z zaparkowaniem samochodu. Tu widać, że ktoś miał naprawdę dużą wyobraźnię. Coś ci wziąć, czy... Zaparkował sobie ktoś idealnie w krzakach. Oczywiście śmiejemy się z tego, aczkolwiek nie pochwalamy takich rzeczy, bo auto tutaj już pewnie stoi i stoi, jak widać. No, ale taki jest lokalny klimat. Już od początku trasy droga zaczyna się dosyć mocno pod górę. Co prawda na kamerze pewnie tego nie widać, bo kamera aż tak tego nie odda. Aczkolwiek od początku już delikatnie poczujemy pierwsze podejście pod górkę. Ale jeżeli będziecie mówić, że jest ciężko, to wyobraźcie sobie, że ludzie tutaj nawet muszą chodzić swoimi zakupami, bo mieszkają tam u góry, tam, w tym ostatnim domku. Myślę, że po zaledwie pierwszych 5 do 6 minut, gdy idziemy powiedzmy jeszcze taką drogą, nazwijmy to asfaltową, tak? Trafiamy do ostatniego domku, gdzie jeszcze normalnie mieszkają ludzie. Tu macie ostatni z domków mieszkalnych i zobaczcie teraz z jakim widokiem, bo widok tutaj naprawdę jest. Za każdym razem jak tu jest, to mam takie wow, fajnie byłoby tu mieszkać. Co prawda byłoby to pewnie troszkę bardziej uciążliwe, bo żaden autobus tu nie dojeżdża. Za dużo sklepów to tutaj nie ma, ale jeżeli ktoś ma po tym pracę zdalną i kocha naturę, no to z takim widokiem myślę, że naprawdę warto byłoby się przemęczyć w tych kilku aspektach. Teraz już możecie zobaczyć, wchodzimy właśnie już na normalną ścieżkę, która prowadzi już do Lewady. W tle możecie słyszeć małego pieska, który właśnie jest mieszkańcem tego z ostatnich domów przy początku wejścia na Lewadę, która prowadzi do dzisiejszego miejsca, czyli ukrytego wodospadu. Po przejściu może około 10 minut i pokonaniu około 100 schodów wchodzimy już powiedzmy na taką trasę właściwą, która jest Lewada. Ja teraz możecie zobaczyć. I tu traska jest bardzo fajna, jest mega przyjemna, idziemy pomiędzy drzewkami, aczkolwiek w pewnych momentach jest dosyć niebezpieczna.
jest mocno przewężona i w kilku miejscach są takie jakby delikatne małe osuwiska. Oczywiście pokażę Wam je, ale przestrzegam, że jak chcecie tu przyjść, to bądźcie na to przygotowani i uważajcie. Ja tu idę i nagrywam dla Was jak najwięcej informacji, a związek już znalazł jakieś owoce i znów... Nie jest pik japoński, przepyszne, skrzyżowanie śliwki z pomarańczą w smaku. Fakt. I właśnie się zaczyna sezon na to, bo widzę, że już rośnie przy drogach. Przyznam jak najbardziej rację, jest to mega dobre. Jest fajne, bo tak jakby trochę, choć właśnie jak śliwka, słodziutki, no. Ale taka właśnie bardziej kwaskowata, z posmakiem zajebiste. Słodkim. Bardzo dobre, dokładnie, bardzo dobre. To jak już teraz możecie zobaczyć, właśnie wchodzimy na takie miejsca już bardziej wąskie i troszkę bardziej niebezpieczne, więc tu się zaczyna już ten właśnie moment tej trasy, który jest bardziej niebezpieczny, więc polecam Wam tutaj bardziej uważać. Ostatnio właśnie byliśmy tutaj całą rodzinką, albo rozpadłem pierwszy raz. Wtedy Justyna też wpadła na fajny pomysł, że jeżeli będziemy tutaj następnym razem, to zdecydowanie musimy z sobą wziąć koc, plus jakieś jedzenie i zrobić tutaj sobie fajny piknik. Bo dzięki temu, że nie jest to takie bardzo popularne turystyczne miejsce, jest to fajne miejsce, żeby sobie usiąść, na spokojnie zjeść, odpocząć z dźwiękiem wodospadów w tle. Naprawdę mega fajna rzecz i tu Wam właśnie polecam, jeżeli jesteście już po większości atrakcji, powiedzmy na Maderze, takich bardziej turystycznych, to w tym miejscu możecie odpocząć i na przykład być sobie sami z naturą. Dotarliśmy już na sam wodospad. Tak jak teraz mogliście zobaczyć, jest to dosyć wysoki wodospad i naprawdę trzeba mocno popatrzeć do góry, żeby zobaczyć jego początek. Nie jest to super intensywny i mocny wodospad, jak na przykład na innych lewadach. Jest to bardziej taki wodospad na zasadzie, że ta woda spływa po kamieniach. Aczkolwiek, no moim zdaniem jest to bardzo fajny wodospad dzięki tej całej zieleni. No i dzięki temu, że nie jest taki popularny. Znacie to już tyle. Tutaj macie bardzo fajny pomysł na szybką i przyjemną wycieczkę pod mało popularny wodospadzik. Jak możecie, to zostawcie w komentarzach opinię, jak Wam się podoba dźwięk oraz obraz teraz w tym momencie. Oraz jeżeli macie jakieś pytania dotyczące Madery, czy może w ogóle macie jakiś pomysł, co chcielibyście zobaczyć na Maderze, a nie ma tego jeszcze na kanale, to zostawcie to w komentarzu, a ja postaram się to zrealizować. Więc zostawcie suba, dzwoneczek i widzimy się w następnym vlogu. Cześć!